Dzisiaj podsumowaliśmy nasze działania w programie operacyjnym Kapitał Ludzki. To są to dane na 10 października 2011 roku. Z tych danych bezwzględnie wynika jasno, że jako województwo świętokrzyskiego jesteśmy liderem w wdrażaniu tego programu. Wykorzystaliśmy 68% środków, które są w alokacji na 2007-2013. Do wydatkowania mamy jeszcze 32%. Jak z tego wynika, mamy jeszcze sporo pracy przed sobą, ale najbardziej co mnie cieszy, to to, że udało się stworzyć wspaniały zespół ludzi, wspaniale ze sobą współpracujący. Ta umiejętność współpracy między poszczególnymi jednostkami dał ten wspaniały, nie powiem, że zaskakujący, ale wspaniały wynik, pierwsze miejsce w kraju. Cieszę się, że udało nam się wyprzedzić silne struktury silnych województw, że udało nam się naszym doświadczeniem kilkuletnim, bo od początku tego programu wprowadzamy go i prowadzimy wszystkie działania, udało nam się udowodnić, że niekoniecznie trzeba mieć strukturę bardzo liczną i bogatą, wystarczy być skutecznym. To jest sukces w ogóle województwa. Ja bym nie chciał tego sukcesu przypisywać żadnej jednostce, żadnej biurokomórce. To jest sukces naszego województwa, ludzi pracujących przy programie operacyjnym Kapitał Ludzki. To jest również pewna już taka wartość urzędnicza, bo każdy, kto pracuje przy programach, już ma pewien sposób na to, jak ten program wdrażać, jak ten program promować, jak do tego programu zachęcać. To jest takich wiele czynników, które mają taki bardzo decydujący wpływ na ostateczny kształt i ostateczny wynik. Wojewódzki Urząd Pracy może dzisiaj podsumować pewien etap wdrażania programu operacyjnego Kapitał Ludzki i tych działań, które wdrażane są w naszym regionie przez nasz urząd. Do tej pory udało nam się zakontraktować 574,5 miliona złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Podpisaliśmy 380 umów. Dzięki temu będzie mogło w naszym regionie być zaktywizowanych 98 tysięcy mieszkańców, a więc duży sukces. Cieszymy się, że udaje nam się to robić. Mamy dobrych współpracowników w postaci instytucji szkoleniowych, instytucji, które wdrażają poszczególne projekty. Także bardzo wiele się dzieje dobrego. Myślę, że to widać na świętokrzyskim rynku pracy. Od 3 miesięcy właściwie bezrobocie nam nie rośnie, gdzie tendencje w latach poprzednich były takie, iż już w miesiącu sierpniu powoli bezrobocie rosło. Dzisiaj we wrześniu jeszcze mieliśmy spadki, więc to dobrze rokuje na przyszłość.